Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Taiga, a dzisiaj mam zaszczyt przedstawić wam pierwszy odcinek z gry Cywilizacja 5 Brave New World oraz dodatkiem, sprawdzimy, oraz dodatkiem Bogowie i Królowie i what the fuck, dlaczego znowu pierwszy, bo słuchajcie, robiłem formata i chyba o tym już wspominałem, także save z Gothica mi został, a z Cywilizacji no jedynie... Niestety nie. Jedynie mam jakiś quick save, także... To nie jest naszej gry, widzicie? Hunowie i 9 tur, także coś po prostu sobie sprawdzałem. I niestety musimy rozpocząć po raz kolejny własną, nową grę. Swoją drogą mogę wam tutaj poopowiadać o różnych pierdółkach menu. Mianowicie opcje jakoś specjalnie się nie zmieniły, ale odkryłem, że mamy tutaj różne takie mapy. Poza kontynentami, bo tam jest morze, nie będziemy pływać tak dalej, dlatego gramy nie na terze. Terze. Chyba tak to powinienem odmienić. I mamy tutaj rozrzucone narody, mapa Kanady, Rosji, Skandynawii, Chin. Co jeszcze tutaj mamy? Mamy również rozrzucone kontynenty. Bliski Wschód, który testowałem, jest średni. I mamy też jeszcze Morze Śródziemne, ale to ta mapa też jest słaba. Także weźmiemy sobie Pangę, czyli taki jeden wielki, losowo wygenerowany kontynent. Tą drogą na Bliskim Wschodzie, jakbyśmy grali, to bym wziął wszystkie te fajne cywilizacje, ale to by nie pykło. Bo jest mocno ograniczona ta mapa i nie wygląda tak, bym chciał. Czyli Nilu tam nie ma już, na Nilu się gra ucina. I nie ma też tutaj Afryki, Grecji, Rzymu, więc jest słabo. A ja zastanawiałem się nad grą Rzymem, ale... Wcześniej zagraliśmy Ramzesem II, dlatego teraz też sobie go weźmy. I oczywiście grę dużą na 10 graczy, Imperator nam starczy, tempo zwykłe, zwycięstwa wszystkie poza czasowym, świat 5 miliardów, reszta ok. Rozpocznijmy grę i możecie znowu sobie posłuchać o wielkim Ramzesie II. Wielki Ramzesie, faraonie Egiptu, który sprawia, że słońce wschodzi, a Nil płynie. I obdarzasz swój szczęśliwy lud wszelkim dobrem. O wielki panie, twój lud od niepamiętnych czasów mieszka na brzegach Nilu. Dał światu pismo i wyższą matematykę, rzeźbiarstwo i architekturę. Tysiące lat temu wznieśli wielkie monumenty, które dumnie stoją po dziś dzień. Ramzesie, twój lud przetrwał niezliczone lata, gdy inne żałosne narody rodziły się i obracały w perzynę. Chcą, byś raz jeszcze poprowadził ich do wielkości. Czy oddasz cześć bogom i przywrócisz Egiptowi godne miejsce w samym środku świata? Czy zbudujesz cywilizację, która przetrwa próbę czasu? Ej, patrzę na mapę i jest co najmniej zabawna. Lol. Gramy na pustyni, więc taki troszeczkę Nil faktycznie tutaj mamy. Od razu załóżmy nowe miasto. To dobre miejsce na założenie. Tak, wiem, oczywiście mamy nasze cudowne porady. Zacznijmy sobie produkcję od pomnika i w ogóle... W sumie nawet dobrze się stało, że ta gra się zaczęła od nowa, bo... Mimo tego, że nasz region nie jest jakiś za wspaniały. Teraz musicie wszystko wygenerować, także lagom wybaczamy. Bo... Obejrzałem sobie jakiś tam poradnik, może nawet dwa i... Wiem, jakie błędy popełniałem i wiem, jak powinno zagrać się lepiej na sam początek. Ruiny już mamy, także ok. I tym razem ze zwiadowców nie zrezygnujemy. Populacja Teb mi się zwiększyła bardzo, bardzo przyjaźnie. Przydział obywateli. Nacisk na produkcję, to będzie bardziej sympatyczne. Chociaż nie wiem, czy tych blisków nie wziąć. Ile teraz czasu pomnik się buduje? 6 tur. W momencie, kiedy... Aj, zostań tutaj i przejdź tutaj. 7 tur. I do tego 2 złota, więc niech będzie tak, jak jest w tej chwili. A ja pozwolę włączyć sobie stoper, o którym zapomniałem. Abstrahując, mam katar, także musicie mi wybaczyć. No wybaczycie mi, ja w to wierzę ogólnie, tak? Mamy tutaj 3 razy kadzidło, to jest sporo pieniążków, ale bardzo mała produkcja. Mamy również jedwab, ale nic poza tym, także w tę stronę raczej nie będziemy szli, w końcu jest morze. I znajdujemy się prawdopodobnie w prawym górnym rogu mapy, także nie jest najgorzej. Przynajmniej jedną stronę naszego wspaniałego państwa mamy. Wiecie.
zabezpieczoną, tak, to jest dobre słowo. Niech nam na plecy nie wejdzie i krzywdy nam nie zrobi. Także jest bardzo, bardzo okej. A teby powolutku się rozwijają. Okej, i odkryliśmy troszeczkę mamy. Mamy mapy. Mamy Raguzę, okej, akceptuję to. Całkiem blisko nas, także to może być fajny sojusznik. Abstrahując Raguzo, czy ty masz coś tam fajnego w swojej, w swoim tym królestwie, w swoim mieście? Zaraz sprawdzimy. Aha, nie mogę, bo jeszcze nie poznałem tego państwa. Tylko wiem, że znajduje się w tym miejscu, ale nic poza tym. Okej. Powiedzmy, że rozumiem. Pomnik został zbudowany, my weźmy teraz zwiadowców i zakończmy turę, tak? Zwiadowcy nam się przydadzą. Raz, że będziemy mogli znaleźć fajne miejsce na nową osadę, nowe miasto. A dwa, że... Czyż powie glina temu, co ją kształtuje? Co robisz? Okej, czyli naszym kolejnym celem po zwiadowcach jest... Jest kaplica, a teraz zbadajmy sobie kalendarz, żeby móc wydobywać kadzidło. Tak, to nie jest głupi pomysł. I coś mi wypadło. Także zwiadowcy są ok i nie popełnię tego błędu, a tu mamy dużo kadzidła, dużo pszenicy, która w gruncie rzeczy na pustyni niewiele nam daje. I zmieńmy przydział obywateli. Świetnie. A i teraz dużo bardziej ogarniam. Więc pierwszy odcinek, który nam się pojawił na kanale, potraktujmy jako swoisty wstępniak do serii, taka zapowiedź. Wiecie, o co chodzi, tak? Ogromny przychód pieniążków mamy, także fajnie, będziemy bogatym krajem. To się ceni. I takim w sumie bardzo odpowiadającym oryginalnemu Egiptowi. Bo pustynia wzdłuż rzeki, także faktycznie jesteśmy takim pierwotnym Egiptem. Zacznijmy od tradycji oczywiście w ustrojach. Klasycznie jakoś nie będziemy tutaj wariować, to jest dobre. Zawiążesz pyska wołowi młócącemu. Okej, już jestem, hodowla zwierząt, nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu. Zdobyliśmy darmową technologię z ruin, także bardzo pozytywnie. Okej, ruiny zbadane. Ruszajmy dalej. I na szczęście pustynia chociaż troszeczkę się skończyła, także jest w miarę sensownie. Co drogą, szybko te tury mijają. I my oczywiście gramy Egiptem, więc będziemy nastawieni w miarę pokojowo, przynajmniej na początek. I będziemy budować sobie cudy, które dadzą nam dużą, dużą przewagę. Tutaj dwa kamienie, ale nic poza tym, bo jest pustynia, także nic specjalnego. Będzie trzeba stąd spieprzać, jak tylko będzie jakaś okazja. Dlatego właśnie idziemy w tę stronę, na wschód. Musiałem sobie pokazać rączką, żeby zobaczyć gdzie, czy to jest wschód, czy nie. To niewielkie kraje, które nie walczą o zwycięstwo w grze. Możesz nawiązywać z nimi stosunki dyplomatyczne, albo toczyć wojnę. Dziękuję, proszę pani, za tą miłą wiadomość. Dostaliśmy pieniążki, punkty wiary. Fajnie, fajnie, fajnie. Kolejne państwo, miasto obok nas. Będzie z kim się przyjaźnić. Ale ta pustynia nadal nie jest zbyt przyjazna, także średnio. Mam informacje, które mogą okazać się przydatne. No, barbarzyńcy. Na pewno będziemy mieć misję w Raguzie za nich. Przy okazji podejdźmy do Raguzy, poznajmy się bliżej. If you know what I mean. I stajmy się fajnymi przyjaciółmi. A my mamy kolejne ruiny. Fajnie, że nie ma tutaj żadnej większej cywilizacji obok nas, ale przez to nie mamy też dobrego miejsca na bazę. I ruiny zbadane genialnie. Zamieniliśmy się w łuczników. Co powoduje, że ta jednostka ma cechy i zwiadowców, i łuczników. Więc nasza armia jakoś się tworzy. Fajnie, fajnie. Poznaliśmy Raguzę, 40 sztuk złota, zawsze spoko. Nie, bardzo pozytywnie. Zwiadowcy już się przydali, więc jest fajnie. My możemy gdzieś się ruszyć, czy nie bardzo? Raczej średnio. Raguza ma bawełnę, ale to jest pustynny kraj, także... Państwo to nie jest kraj. Nie wolno mylić. O, i przyjmijmy ustrój. Bierzemy wolność, niedługo dostajemy pierwszych robotników, których z pewnością dobrze wykorzystamy. Tutaj mamy sól. Owce, oazę. Kolejne owce. Tutaj fajne miejsce na nowe miasto by było, także
Trzeba o tym pamiętać. I kolejna część morza. Bardzo bezpiecznie jesteśmy tutaj usytuowani, także pozytywnie. I wybierzmy sobie produkcję. Znajduje się w pobliżu wroga. I tutaj bym się zastanowił, bo... No, o tym za chwilkę w sumie. Ruszajmy naszymi uczniami. O Boże, jak genialnie, nie? Jest dobrze. Zacznijmy od razu od osadników. Tak sądzę. Fuck. Chcę to przerwać, jak to się robi. Bo chcę sprawdzić, ile mamy czasu do kolejnego obywatela. Wtedy wszystko będzie sprawniej szło. Także ja to chcę cofnąć, jeśli mogę. Bla, 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 nie interesuje mnie to. Cofnijmy to. God damn it. Okej, dobra, zamieniłem na zwiadowców. I nadal mam w państwie stagnację. Robiąc tak, mamy 17 tur do kolejnego człowieczka, tak mamy 9, także nie. Nas to nie interesuje. Zmień produkcję osadników. I musimy sobie rozdysponować jakoś naszych ludziksów. Gdybyśmy zrobili coś takiego? Full nacisk na produkcję, żywności nie potrzebujemy. Osadnicy za 14 tur. Aha, bo tutaj nie mam nikogo przydzielonego. Chodź stąd. Halo. Panie Gro. Jakieś drobne problemy techniczne. O, zróbmy to w ten sposób. Co jest grane? 15 tur. 14 tur. Strasznie mało. 18? Dobra, niech będzie jak jest teraz. Za 14 tur mamy osadników. To będzie 34 tura. Bardzo szybko. Raszujemy drugie miasto. W sumie całkiem niezła taktyka. Może się okazać spoko. Z racji tego, że mamy naprawdę fajne miejsce na kolejne miasto. I możemy już założyć religię, także kolejny dobry bonus dla nas. I kolejna trudna decyzja, także... Co byśmy sobie tutaj widzieli? Dajcie mi chwilkę, analizuję właśnie. Podejmuję prawdopodobnie jedną z ważniejszych decyzji na obecne czasy. Plus jeden do wiary z pól pustyni. To byłoby w gruncie rzeczy nie głupie. Z racji tego, że jestem na pustyni. Waham się. Sprawdźmy jeszcze, co tutaj mamy. Plus jeden do zadowolenia z miast powyżej 8 populacji. Z cudów natury, szczęście. Plus 15 produkcji z cudów starożytnych, klasycznych. 10% szybsze tempo przyrostu żywności. Jeden do kultury z plantacji. Nie, dobra. Weźmiemy sobie plus jeden. Plus jeden wiary z pól pustyni. Okej, czyli prawdopodobnie teraz mam... Coś źle zrozumiałem chyba. Czemu mam tylko plus dwa do miasta? Mam informacje, które mogą okazać się przydatne. Dobra, nie rozumiem to jakoś. Ale tu też będziemy mieć jakąś chyba pustynię, gdzieś sięgniemy, także nie jest źle, niech będzie to... Tak, wybrałem. Miejmy nadzieję, że to jakaś najgorsza decyzja nie była. Chociaż mogłem wziąć jakiś taki pewniejszy boost. Tu zaryzykowałem, mogę. No mów. Liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca. Też tak sądzę, Biblia. No, z Biblią się nie zgadzacie. Weźmy... Łowiectwo nam się przyda. I to całkiem prędko. Więc ta decyzja może nie była najlepszą decyzją taktyczną w moim życiu, ale... Myślę, że nie ma co specjalnie jakoś narzekać. Krzywda wielka się nie stała. I tu mamy kolejne fajne miejsce na kolejne miasto, także... I cud natury. Oto coś, co może się przydać. Muszę sobie sprawdzić, abstrahując, jak działają te cuda natury. Czy muszę mieć je... na terenie mojego miasta, czy raczej nie potrzebuję. Ogólnie start mamy bardzo, bardzo przyjemny. I to się ceni. Szybko w górnictwo musimy pójść. Bo tutaj mamy diamenty, a diamenty są bardzo fajne.
I pierwsze miasto założymy oczywiście na diamentach tutaj, a drugie miasto z idei, drugich osadników wyślemy jakoś bardziej troszeczkę na północ. Czemu jesteśmy tak mało wykształceni? God damn it. Czyżby innym pofarciło się jeszcze bardziej? I tu jest jakaś cywilizacja, także dobrze, że raszujemy kolejne miasto. O, ruiny pokazały nam kolejne tereny. Mamy Lizbonę, kolejną rzekę, kolejne urodzajne tereny. Jest ogólnie przyjemnie i fajnie. Ta gra toczy się już dużo bardziej tak, jakbym chciał, niż poprzednia. Także pozytywnie. Kończmy turę. A za 8 tur mamy osadników. Tempo mamy naprawdę przyjazne, tylko tu barbarzyńcy chodzą nam po mieście. Ej, ej. Dobrze, ja to wiem, także można to śmiało przewinąć. Robi się nieciekawie. Kolejna rzeka, Jedwab. Prawdopodobnie miejsce na trzecie miasto. Ogólnie planujemy to dość odważnie. O, Holandia! Coś powiesz, kolego? Ben Willem van Oranje, stadhouder over de Nederlanden. Behoeft gij iets? Mij staat nog veel te doen. Okej, jakie interesy sprowadzają cię do Niderlandów? Jem jest Wilhelm Orański, suwerenny władca tych ziem. Do widzenia, nic od ciebie nie chcemy. Także możesz sobie siedzieć. Jakiś skiszony w tym Amsterdamie, god damn it. Sporo sił masz, ty będziesz naszym groźnym przeciwnikiem, także będzie trzeba cię szybko spacyfikować. Ale daleko od stolicy, na szczęście. O kurczę, o kurczę. Kichnę, chwilka, sekundka. O Jezus. Choroba, niefajna w ogóle, nikomu nie polecam, tak abstrahując. 3 razy kichnąłem, jakby kogoś to interesowało. Nie wiem, może kogoś to ciekawi, czy coś. A my kończymy szybko następną turę. Nie przyjmuję ambasady, nie pokażę ci, gdzie mam stolicę. Sorki, panie Wilhelm, ale nie dziś. Masz srebro, ma górnictwo, kurczę. Fajne te bonusy mają. Tak, tutaj kolejne miasto też będzie sympatyczne, także mamy już jakiś plan naszego rozwoju. A my odkryjmy sobie środek tych terenów. Bo raczej to, co jest za Amsterdamem, nas niezbyt interesuje. Oj, ci barbarzyńcy nas totalnie zalewają. Cholera. A ja muszę przyjąć ustrój. Dobra. Panowie robotnicy. Mamy robotników, lecz jeszcze nie ulepszyliśmy żadnego pola. Aha, jak tutaj? Ulepszenia na polu obok halo, halo, to... Wybrałem genialną wiarę. Za każdy budynek na pustyni dostajemy wiarę. Cudownie, no lepiej być nie mogło. A my uciekajmy. Bo barbarzyńcy zalewają nasz kraj. Słabo, słabo, słabo. Będzie trzeba jakimiś oddziałami się wrócić powoli. I chyba będą to wojownicy. Tak, bo oni tutaj są powoli, powoli ostrzeliwywani. Także nie ma lekko. Gdy się zjebem jest zileniem, bez wysiłku świadomego, przygnieciony przeznaczeniem. Cytując kogoś, kogo w ogóle na pewno nie znacie. Gdyż jest to pewien mało znany youtuber Kurt, którego bardzo szanuję i napisał świetny wiersz. Naprawdę. Kiedyś może wam go zarecytuję. Ale raczej bym na to nie liczył. Gdzie mogę zbudować jakąś fajną rzecz? Na tą oazę pójdę z powrotem. Bo na razie niestety nie mam górnictwa, żeby zbudować tutaj cokolwiek. A produkcja jest ważna. Mamy kalendarz, także nasz dochód z pieniążków można by sobie śmiało zwiększyć, tylko czy jest sens? Bo w momencie, kiedy budujemy tutaj plantację, dostajemy tylko plus 1 złota. Więc wolałbym chyba zbudować coś na oazie. To będzie dużo bardziej rozsądniejsze. Na promieniu strzały znajdują się orle pióra. Często dajemy wrogom narzędzia prowadzące do naszego zniszczenia. Tak. Kolejna technologia za darmo z ruin. Widzicie? Ci zwiadowcy przydali się okropnie i to była jedna z lepszych decyzji w tym odcinku. Także śmiało możecie rzucić łapką i zasubskrybować kanał, jeśli tego nie robicie. Bo serio, no zróbcie to.
Ej, bić nas zaczynają, bić, cholera. A ja znowu kichnę. Lol, na Oazie nic nie da się zbudować. Tego nie wiedziałem, także... Dobra, walnijmy jakąś tam plantację już. Zawsze to na przyszłość się przyda. I nie, nie będę się cofał jednak moimi zwiadowcami, bo oni jeszcze muszą podkrywać tutaj, co się znajduje. Mimo to, że jakieś już tam... Ktoś wchodzi już w epokę klasyczną? W 30 turze? Ci ludzie zaczynają mnie zdrowo przerażać. A ci barbarzyńcy na nas polują. Na szczęście jesteśmy w lesie, także jakiejś wielkiej krzywdy nie są nam w stanie wyrządzić. I za 3 tury mamy osadników i będziemy chyba jedną z pierwszych cywilizacji, która postawi drugie miasto. Nawet okrutne bestie i ptaki wędrowne nie wpadają dwa razy w te same wyniki i sieci. Tak, no po prostu tak, nie da się z tym nie zgodzić. A my bierzemy górnictwo i w następnej turze... Pójdź tędy, proszę. Wy pójdźcie tutaj i w następnej turze ruszamy zakładać nowe miasto. Także cóż, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. A wy subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie i cóż, do usłyszenia.